na kamerę pokazujesz, no stado wron, no. I co z tego? Nic. Ja ich nie widzę. Tutaj są, synu. Ale były za wysoko, wiesz? To ile zjesz? Dwie. Jesteś pewny? Mhm. No dobra, to jak najwyżej nie zjesz, to ja ci pomogę, tak? Tak. A jak nie zjem, to może sobie ze mną drugie śniadanie. No właśnie. Ile już zostało? Zostało raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem sztuk. Siedem sztuk? No. Siedem, zjemy trzy, to zostaną cztery. Tak jest, bardzo sobie dobrze radzisz z liczeniem, syn. A kto to w zasadzie jest Gumball? Bo to mi umykało. Czemu rodzice mu dali na imię Gumball? To fajne imię? A mi się bardziej podoba Darwin. Bo ma brata Darwina. No właśnie, a Darwin to jest imię po takim naukowcu, takim bardzo mądrym. Wiesz? Ale oni są jeszcze dziećmi, idą do szkoły. Wiem. A wiesz, co Darwin udowodnił? Co? Różne rzeczy o tym, że gatunki z czasem się zmieniają, przystosowują się do otoczenia. I na przykład, że ludzie kiedyś byli małpami. Ale to nie ten dzieciak Darwin. Nie? No nie, ale to naukowiec taki. Ja zawsze jestem ciekawy takich rzeczy dodatkowych. Co, musztarda do hot dogów? Ale nazwisko nie tych rodziców i tych dzieci, tak? To jest Watersonowie. Tak? I jeszcze ma siostrę. Tak? Watersonką. Jak to, jaką ma siostrę? Jak ma siostrę? On się nazywa Gumball Watterson. Jej brat. Watterson. A wiesz, jeszcze kolejny brat, Darwin, to jest też i jej opiekun, to jest jej opiekunin. To są ich jej opiekuni. On się zajmuje, a ta siostra jest mała? Tak, i ona się nazywa Daisy, ta siostra. Daisy Watterson? A wiesz, co znaczy Watterson po polsku? Co? Wodny syn. Wiedziałeś o tym? Wodny syn. Wodny syn od wody. Syn wody, Watterson. Dobra, sięgamy po parówki. Jesteś na to gotowy? O nie, nie ma widelców. Wszystkie w zmywarce, niestety. Nie! Ale wymyte, zobacz. To wiesz, że ja umiem skrzywić widelca? Wiem, synu, jesteś piekielnie silny, ale wolałbym, żebyś tego nie robił. No, jakbym to zrobił w przedszkolu, to by pani by się przestraszyła. No myślę, żeby się trochę zdenerwowała. No. A zwłaszcza pani w kuchni. Proszę bardzo, panie kolego, pierwszy dla ciebie. Szczęście, że trochę umiem naprawić. Umiesz naprawić skrzywiony widelec? Wiesz, jak będziesz widelec skrzywiał i potem naprawiał, to on się może złamać? Założę się, że tato Gumballa lubi parówki. Bardzo lubi. Nie może się powstrzymać. Jeszcze siedzi na kanapie, leni się. Jak to? Ja oglądam tylko telewizję. No to nie tak jak ja. Na szczęście, co? No ty jesteś trochę jak on, tylko pracujesz na komputerze. Jak to? Dlaczego tak mówisz? To nie jest przyjemne. On nie jest fajny ten ojciec. Czy jest fajny? No fajnie jest, tylko wszystko każe robić za... Tylko wszystko nie chce, żeby robiły za niego dzieci. Tak? Mhm. Ja ci każe coś robić za mnie? Nie, ale on jest taki leniwy, że nawet nie chce mu się wstać z kanapy. No to na pewno nie jest taki jak ja. Jedyne, co mamy wspólnego? I nawet jest taki gruby, że nawet się nie może zmieścić do sobie.
samochodu. A ma duży samochód czy mały? Duży jest, to jest taki głupi. Jak to? No właśnie jak się mu zacięła telewizja, to on rzuca bateriami i myśli, że się naprawi. A później wszedł na drabinę na dach i chciał, żeby antena rzucił w nią, ale znowu bateriami spadł. No i jeszcze dachówki na niego spadły i antena. A spadł. To musiało być śmieszne. Ale on był taki wytrzymały, że na szczęście nie już żył. To może dlatego, że jest, ma bardzo duży brzuch i mu z obrażenia powstrzymał go od obrażeń. Mhm. A wiesz, jaki jest mój ulubiony odcinek? Jaki? Jak tato Gambola robił dowcipy dzieciom i potem one jemu robiły. Jak mu makaron włożył do butów. Pamiętasz to? Czy to były kluski? Co to było? Czy to był ketchup? To była fasolka. Oni się nie dali nabrać. Nie, jeszcze pamiętasz ten kawałek, że one chciały wyjść przez okno, a sam tato chciał wejść przez drzwi, by chciał je otworzyć, a tu BAM! Do garnka. To musiało być straszne. A później inne. Wiesz co się stało? Wiesz co oni zrobili? Po prostu one, te dzieci, wepchały go do morza. Do morza? Mhm. Jak to do morza? I zjadł sobie kokosa, jak wrócił. O Jezu, co ma kokos wspólnego z tą podróżą? Taki dowcip zrobił, że oni sami z siebie zażartowali. Tak? Jak to tato był taki sprytny? Tato był taki sprytny, że zrobił dziurę w keczupie i sami na siebie i sam keczup prysnął na ich głowę. To dobrze, tak? Mhm. Zemścił się? Mhm. Ale od czego to się zaczęło? Najpierw tato zaczął robić dowcipy, nie? Zamiast cukru dał mu solę do płatku. O Jezu, musiało być straszne, synu. A wiesz, że Gumball i Darwin chodzą do szkoły? I Gumball ma taką dziewczynę swoją. Ma dziewczynę? Tak jak ty? Ma teraz orzechem. Kocha ją. Nie chce jej zjeść, tylko ją kocha. Ona jest, ma dziewczynę, która jest orzechem? Mhm. Jak to? Czyli jak będzie głodny jeszcze przy okazji, to może ją zjeść? Nie. Jak to nie? Ani, bo on jest w niej zakochany. No dobrze, dobrze. No. A nie boi się, że ktoś ją zje? Na przykład Tyrannosaurus Rex? Tina? Nie. Nie, to jest taki świat, że nikogo nie pożera. A uczą się tam? W szkole? Nie, tylko szaleją. Tylko szaleją? A Tina, dinozaur ich ściga. Ściga ich za co? Po prostu jak ktoś Gumball w nią rzuci, to ona leci na nie. Jezu, myślisz, że tak będzie wyglądała szkoła? Szalona. Jeszcze jest jeden taki chłopak, który jest mięsem. Mięsem jest? Tak, i umie się zmienić. Czekaj, nie kop krzesła. I umie zmienić różne. I umie się zmienić w różne rzeczy. Na przykład pistolet. Mięsny pistolet? Mhm. Tego nie widziałem, kurczę. Ale ten mięsny pistolet jest taki silny. Jak to? Silny, bardzo mocny. Jezu. Zrobić ci jeszcze innego hot doga? Dasz radę? Nie, mam to gdzieś na lanie. Dobra.